Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Kiedy Stefan Wyszyński zostawał prymasem, istniało takie przekonanie, że ktoś inny miał zostać prymasem, a mianowicie biskup Stanisław Kostka-Łukomski. Czy w tej legendzie jest chociaż ziarno prawdy? Tak, jest ziarno prawdy. Rzeczywiście taka opinia panowała w Warszawie, a nawet w znacznej części Polski ówczesnej. W październiku 1948 roku po śmierci Augusta Chlonda podczas pogrzebu jego głównym ceremoniarzem był właśnie biskup łomżyński Stanisław Łukomski. I to miało świadczyć o tym, że oto mamy następcę. Bardzo znany hierarcha, ordynariusz z wielką już biografią sięgającą II Rzeczpospolitej. I oto zaraz po tym pogrzebie wyjeżdża do siebie do Łomży, wraca i w drodze jest wypadek samochodowy, traci on życie. Pozostali uczestnicy tej tragicznej w skutkach podróży samochodowej unikają śmierci. Powstaje legenda, że oto właśnie komuniści zagrodzili drogę następcy Augusta Chlonda. Dziś wiemy, że jest to nieprawda. Umierający August Chlond w kościele Elżbietanek w Warszawie na Goszczyńskiego zdołał przekazać siostrze Maksencji oraz swojemu sekretarzowi Antoniemu Baraniakowi swoją ostatnią wolę. I w tej ostatniej woli bardzo wyraźnie prosi papieża Piusa XII, że jego następcą powinien zostać Stefan Wyszyński, czyli dotychczasowy biskup lubelski, najmłodszy członek Episkopatu Polski. Tajemnica jest tak wielka, że sam biskup Wyszyński i pozostali członkowie Rady Stałej Episkopatu Polski nie wiedzą o tym życzeniu prymasa Chlonda. Ono dociera tylko i wyłącznie do papieża Piusa XII. W Warszawie z kolei podczas posiedzenia Rady Stałej Episkopat Polski podejmuje decyzję, iż wystąpi do papieża z prośbą, by następcą Augusta Chlonda został arcybiskup poznański Walenty Dymek. A arcybiskupem warszawskim by został Stefan Wyszyński, jako ten młody, który byłby do rozmów z władzami. Ale chciano przywrócić unię personalną między Poznaniem a Gniezdem, a zatem prymasem Polski zostałby dotychczasowy arcybiskup poznański, wspomniany Walenty Dymek. Taka konstrukcja próśb została wysłana do Watykanu, co świadczy o tym, iż biskupi polscy nie znali decyzji nie tylko prymasa Augusta Chlonda, ale także już de facto podjętej w listopadzie 1948 roku decyzji przez Piusa XII. A z pozoru nowe władze komunistyczne, władze uzurpatorskie, władze powinny być z tej nominacji kardynała, przyszłego kardynała Wyszyńskiego zadowolone, dlatego że wydawałoby się, że to jest wymarzony kandydat, a więc człowiek z ludu, pochodzący z małej miejscowości, właściwie wioski Zuzeli, a człowiek, który przed wojną zajmował się środowiskami robotniczymi, działał w chrześcijańskich, co prawda, ale związkach zawodowych i miał też pewnego rodzaju kartę kombatancką, byśmy powiedzieli, z lat wojny. Mimo wszystko, jak się wydaje, kardynał Wyszyński nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jak to wyglądało? Jak wyglądało też wcześniejsze życie kardynała, zanim został prymasem? Tak, rzeczywiście ksiądz Stefan Wyszyński był bez wątpienia bardzo zdolnym kapłanem w latach 30. we Włocławku.
w jego macierzystym miejscu, gdzie całą swoją karierę kapłańską de facto rozpoczął. Dość zresztą, tam, powiedzmy sobie szczerze, trudne duszpasterstwo teren. Bardzo, dlatego, że... właśnie o tym chcę powiedzieć. Bardzo trudny teren duszpastersko, ponieważ Włocławek jest zdominowany de facto przez siły lewicowe i mające dobry kontakt z tamtejszą klasą robotniczą. Jest to teren dość ubogi, w związku z tym też jest kłopot z dotarciem do warstwy wiejskiej, która byłaby skłonna bardziej słuchać nauki społecznej Kościoła niż właśnie tych treści marksistowskich. I w ten trudny teren został rzucony ksiądz Stefan Wyszyński z całą jego doskonałą już wówczas wiedzą dotyczącą zarówno teorii, czyli właśnie nauki społecznej Kościoła, która wówczas się rodziła w sensie pewnej konstrukcji myślenia dotyczącego sposobu, w jaki świat publiczny powinien być skonstruowany w oparciu o dekalog. To była encyklika Rerum Novarum, stara, można Leona powiedzieć, 13. Leona XIII, ale już w 1931 roku Quadragesimo Anno, czyli encyklika najnowsza Piusa XI. Która można powiedzieć, że ustawiała Kościół wobec tego wyzwania, które nadeszło po 29 roku w skali globalnej, czyli wielkiego kryzysu ekonomicznego. I to przekładało się na praktykę, w którą natychmiast ksiądz Stefan Wyszyński wszedł. W latach 30. był zarówno współzałożycielem Chrześcijańskich Związków Zawodowych, jak i Uniwersytetu Robotniczego. I bez wątpienia był jednym z najlepszych, to widać po jego artykułach w Ateneum Kapłańskim, znawców marksizmu jako ideologii i jako również praktyki także marksizmu i leninizmu. I to oczywiście przekładało się na domniemane partnerstwo, które mogłoby zaistnieć po 1945 roku, gdy wobec nowego wyzwania, jakim było spotkanie katolicyzmu z komunizmem, został rzeczywiście przez Augusta Chlonda wybrany najpierw bardzo szybko jako biskup lubelski w bardzo ważnym miejscu, a później testamentem swoim prymasem Polski. Komuniści też postrzegali Stefana Wyszyńskiego rzeczywiście jako tego czerwonego kapłana i czerwonego biskupa, czyli osobę, która robi wrażenie, że z racji tej i zna i docenia niejako ideologię, czy kryjące się wartości pod tą ideologią marksistowską, to będzie skory do realistycznego spojrzenia na rzeczywistość także polityczną. I trzeba sobie powiedzieć, że sam ksiądz Stefan Wyszyński dawał takie sygnały przede wszystkim z racji też swojego otoczenia. On w latach 49-50, w tych pierwszych latach prymasowskich, bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że jest gotów na prowadzenie rozmów z wrogiem ideowym w imię realizmu politycznego, a jednym z dowodów na to była widoczna pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć więź, bo to za dużo powiedziane, ale jednak pewnego rodzaju intelektualna dyskusja prowadzona ze środowiskiem Dziś i Jutro, czyli Bolesławem Piaseckim. I ten dialog między innymi był wkomponowany w to, co nazywamy realizmem politycznym. I Stefan Wyszyński nie odżegnywał się od tego realizmu. Niewątpliwie skutkiem tego była jego zgoda na prowadzenie rozmów z komunistami, która miała doprowadzić do tak zwanego porozumienia 14 kwietnia 1950 roku. Tak zwanego, ponieważ moja na dziś wizja tego dokumentu, czy okoliczności powstania tego dokumentu, każe mi podejrzewać, iż komuniści, jak to mieli we zwyczaju i wcześniej, i później, bardzo wyraźnie oszukali prymasa Stefana Wyszyńskiego. No tak, ale czy prymas nie wykazał się pewnego rodzaju
łatwowiernością, dlatego że komuniści wydali szereg aktów wrogich Kościołowi. To było przejęcie między innymi Caritasu, konstruowanie ruchu księży patriotów, przejmowanie nieruchomości kościelnych, przejmowanie sierocińców, przejmowanie szkół. Czy prymas miał w ogóle jakieś podstawy, żeby ufać komunistom w tym, co oni robili? Nie, nie miał podstaw i był tego świadom. Oczywiście to właśnie, o czym pan mówi, w latach 49-50, w pierwszych miesiącach 50 roku dochodzi do eskalacji wrogości władz wobec Kościoła. Przypomnijmy, że nie od razu tak było, bo są znane kadry, no między innymi Bolesława Bieruta, który trzyma jeden z drążek baldachimu na Boże Ciało. Początkowo tak usiłowano przynajmniej zachowywać pozory, chociaż konkordat został wypowiedziany. Zgadza się, konkordat został wypowiedziany, ale do 1947 roku włącznie władze komunistyczne są zajęte innymi przeciwnikami, czyli PSL-em, podziemiem niepodległościowym, i w zasadzie taki start, który następuje w tej walce z Kościołem, to 15 października 1947 roku, specjalny dokument sygnowany przez dyrektor 5 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pułkownik Lune Brestiger, i ona rozpracowuje Kościół z perspektywy Urzędu Bezpieczeństwa i daje wytyczne swoim funkcjonariuszom, by podjęli stosowne kroki zmierzające do powolnej pacyfikacji tej olbrzymiej instytucji, pacyfikacji ideologii, bo takim językiem oczywiście o katolicyzmie mówią władze komunistyczne. I ten proces próbuje prymas Wyszyński zahamować natychmiast, gdy nim zostaje, i w pierwszych miesiącach 1949 roku podejmuje decyzję, że trzeba rozmawiać z komunistami, trzeba zatrzymać ten proces, nawet jeżeli będzie to pozornie potraktowane jako kompromitacja, bo jak z diabłem można się układać, przecież nie wolno. I to jest bardzo ostry spór wewnątrz Episkopatu Polski, spór, który można powiedzieć, że dotyka przede wszystkim tych dwóch największych postaci ówczesnego Episkopatu Polski, czyli kardynała Adama Stefana Sapiehy i prymasa Polski. Kardynał Adam Stefan Sapieha mówi realistycznie z jednej strony, ale jak się okazuje, jednak trochę naiwnie. Rozmawiać z komunistami trzeba, ale broń Boże, nie wolno z nimi podpisywać żadnego dokumentu. Bo to zawsze będzie kompromitowało Kościół. Sama rozmowa powinna być amortyzatorem. I Stefan Wyszyński, który widzi w praktyce, że rozmowy nie są traktowane jako amortyzator, tylko odwrotnie. Jest to etap, który równolegle jest wzmacniany kolejnymi represjami. One się nie skończą, jeżeli ten dokument nie zostanie podpisany. Czy za taką represję można uważać na przykład dekret o obsadzie stanowisk kościelnych? Tak, tylko on ma oczywiście inną genezę. Wspomniane porozumienie zostaje podane do publicznej wiadomości 14 kwietnia 1950 roku. Wszystko wskazuje na to, że publikacja tego dokumentu zaskakuje de facto prymasa Stefana Wyszyńskiego, bo negocjacje są jeszcze w toku, choć dokument rzeczywiście zostaje już wynegocjowany. Ale to ma swoją osobną historię. Natomiast bardzo szybko po tymże opublikowaniu porozumienia dochodzi do łamania jego i litery, i ducha, ponieważ komunistom nie zależy na traktowaniu poważnie tego dokumentu. On był im potrzebny w celach propagandowych, potrzebny do tego, żeby episkopat i Kościół był zmuszony do pilnowania ich racji, to znaczy racji komunistów, które zostały tam w tym porozumieniu zawarte, ale oczywiście nie racji Kościoła. W pewnym sensie można powiedzieć, że prymas, jeżeli to był błąd, że prymas popełnił błąd, jaki popełniła swojego czasu Stolica Apostolska, podpisując konkordat z III Rzeszą, który też posłużył propagandowo Adolfowi Hitlerowi. Tak, tylko w jednym i w drugim przypadku trzeba sobie zdać sprawę, ja uważam, że mam tutaj rację jako historyk, że właśnie nie był to błąd.
To znaczy Pius XII, podpisując konkordat z III Rzeszą w lipcu 1934 roku, podpisuje w momencie, kiedy jeszcze III Rzesza Hitlera jest słaba i zainteresowana tym, żeby nie oddalać od siebie w celach czysto propagandowych Kościoła. Efektem później w ciągu kolejnych lat jest aresztowanie między innymi prezesa Akcji Katolickiej na terenie Niemiec i wielu innych katolików, którzy znajdą się wraz z kapłanami katolickimi w Dachau. No i wreszcie to zostanie zerwane. I zostanie to nie zerwane, no, ale de facto... Mit Brennen des Orge. Oczywiście. Będzie właśnie świadectwem tego, że de facto III Rzesza naruszyła wszystkie możliwe porozumienia. Podobnie jak zresztą komuniści. I tak samo w przypadku komunistów. Ale czy to był błąd? Czy raczej było to próba niesienia pomocy katolicyzmowi w III Rzeszy i w Polsce w sytuacji, kiedy ma się narzędzia, jakie ma druga strona, ma obozy koncentracyjne. Mhm. To jest nierównomierna walka. Tak, natomiast wracając do dekretu z 9 lutego 1953 roku, ewidentnie z perspektywy komunistów... Dekretu o obsadzie stanowisk. O obsadzie stanowisk kościelnych. W perspektywie komunistów dekret ten miał być uwieńczeniem pewnej polityki w sensie strategicznym widzianej od początku. Polityki wobec Kościoła. Mianowicie z jednej strony zniszczyć Kościół od wewnątrz, to znaczy wprowadzić, mieć jakiś mechanizm, narzędzie do wprowadzenia do Kościoła na wyższe stanowiska kościelne ludzi powolnych, a z drugiej strony dzięki temu też i innym środkom i narzędziom pomniejszyć znaczenie w życiu publicznym Kościoła i katolicyzmu. I w tym dekrecie widać obydwa cele w sposób już jasny i ewidentny. No i dlatego prymas Wyszyński zgodzić się na to nie mógł, podobnie jak ze względów zasadniczych dotyczących relacji między Kościołem Polskim a Stolicą Apostolską. Słynne non possumus, czyli nie możemy, ale chciałem wrócić jeszcze do kwestii porozumienia, bo to porozumienie w Stolicy Apostolskiej nie zostało przywitane entuzjastycznie, a i z dzisiejszej perspektywy, kiedy wczytujemy się w treść tego porozumienia, są tam sformułowania, które zostały zaakceptowane przez Kościół, a brzmią dzisiaj kontrowersyjnie, jak chociażby sformułowanie o nieudzielaniu wsparcia bandom zbrojnego podziemia. A jak z dzisiejszej perspektywy tego typu sformułowania oceniać? Tam ważne jest każde słowo, każdy przecinek. Rzeczywiście Stolica Apostolska, widząc to porozumienie w perspektywie propagandowej poprzez prasę, jest zaskoczona możliwością doprowadzenia do w ogóle tego pojęcia porozumienie, zarówno ze względów kanonicznych, co jest może tutaj mniej istotne, ale faktem jest, że to było słowo, które było wpisane w katalog kompetencji papieża, a nie prymasa Polski, ale także tym, że dochodzi do porozumienia, nawet w rozumieniu czysto propagandowym tego słowa, a nie prawnym, porozumienia dokładnie w tym samym momencie, gdzie z drugiej strony granicy w Czechosłowacji dochodzi do wyaresztowywania zakonników i zakonnic i wsadzania ich do obozów koncentracyjnych. Więc z punktu widzenia solidarności wewnątrz Kościoła Powszechnego wydaje się to być absurdem. Jak w Polsce mamy też podobne sytuacje, proces Kurii Krakowskiej. Tak, tylko że to jest akurat wcześniej księdza biskupa Tokarczuka. Kaczmarka, oczywiście, to jest wszystko prawda, tylko ja mówię o perspektywie Stolicy Apostolskiej, która ogląda dokument dokładnie tego samego dnia, przynosi prasa wiadomości na temat represji w Czechosłowacji. I z perspektywy Stolicy Apostolskiej to jest totalnie niezrozumiałe, jak episkopat polski może porozumiewać się z tym samym wrogiem, który drugą ręką niszczy Kościół w Czechosłowacji. No, ale okazało się, że w gruncie rzeczy nie może, bo niebawem prymas Wyszyński bezprawnie zostaje pozbawiony wolności i zostaje internowany.
Tak, zostaje internowany i poprzedza to decyzja Piusa XII o uczynieniu go kardynałem Kościoła Powszechnego, co jest zwieńczeniem z kolei opinii Piusa XII, wyraźnie idącej w kierunku uznania wszystkiego, co zrobił prymas Wyszyński od momentu, kiedy został prymasem Polski. Internowany zostaje 25 września 1953 roku w tych okolicznościach, które dzisiaj są doskonale znane, czyli właśnie proces wspomnianego biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, który to proces kończy się kilka dni przed aresztowaniem prymasa Wyszyńskiego i prymas Wyszyński jest bardzo wyraźnie naciskany, by potępił biskupa Kaczmarka zgodnie z propagandą komunistyczną, bo proces jest pokazowy. On ma pokazać, że biskup Kaczmarek był współpracownikiem Niemiec w czasie II wojny światowej, że był kolaborantem i wywiadowcą amerykańskim po 1945 roku, że jest odpowiedzialny za pogrom kielecki itd., itd. Tych zarzutów spreparowanych i nieprawdziwych jest strasznie dużo i nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o to, żeby prymas Wyszyński sam się zeszmacił. Bo dużo lepiej jest aresztować człowieka, który stracił autorytet, niż człowieka, który go posiada. No mimo wszystko internowanie prymasa jego autorytet podniosło, no potem ten autorytet tylko i wyłącznie rósł. Natomiast czy prymas przed samym aresztowaniem, czy jeszcze w latach lubelskich był przedmiotem inwigilacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa i jak wyglądała jego inwigilacja w trakcie internowania? Zmienił miejsca pobytu. Mhm. Tak, wiemy dzisiaj, bo zachowały się materiały, które dziś są w Instytucie Pamięci Narodowej, że prymas Stefan Wyszyński był permanentnie inwigilowany od maja 1946 roku do dnia swojego pogrzebu, po śmierci. Mhm. Czyli do końca maja 1981 roku. To jest okres tylu lat, gdzie mamy donosy zgrupowane przez Urząd Bezpieczeństwa, a potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, praktycznie donosy niemal dzienne, czy co kilka dni istniejące, mające te donosy, a raczej donosiciele, mające za zadanie de facto otoczyć prymasa Stefana Wyszyńskiego, tak żeby komuniści mieli przewagę nad nim i żeby wiedzieli, zanim jeszcze on się wypowie publicznie, co on myśli, jakie jest jego stanowisko. To jest taka próba inwigilacji pełnej człowieka, który jest potraktowany jako wroga, no nie do zwalczenia inną metodą, jak tylko poprzez pełną jego inwigilację. A podczas internowania, w ciągu tych trzech lat, przez pierwsze dwa lata, gdy jest w stoczku warmińskim, a później w Prudniku Śląskim, jest on inwigilowany w sposób jeszcze dokładniejszy. To znaczy nie dość, że jest uwięziony, to jeszcze dookoła niego jest dwójka ludzi, ksiądz Stanisław i siostra Graczyk, które mają za zadanie przekazywać Urzędowi Bezpieczeństwa pełny zestaw informacji na temat tego, co on robi, co mówi w tych momentach, w których głośniki podsłuchowych instalacji nie docierają. Jest podsłuch, który jest w jego pokoju, który jest zainstalowany w różnych miejscach, również w stoczku warmińskim, tam gdzie chodzą na spacer, a więc jest też próba takiego otoczenia tego człowieka, zwanego podopiecznym w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa, pełną inwigilacją. Uwięziony i inwigilowany. To jest już chyba stan doskonałości, jeśli chodzi o możliwości totalitarnego państwa, zabezpieczenia sobie wiedzy na temat figuranta, człowieka, który podlega represjom. A jest w Piśmie Świętym takie sformułowanie: uderz w pasterza, owce się rozproszą. Mam wrażenie, że po internowaniu prymasa owce, czyli episkopat, w tym przypadku się rozproszył, bo ta solidarność nie była taka oczywista w przypadku biskupów, którzy byli jeszcze na wolności. Natomiast kiedy prymas wychodzi w 1956 roku, kiedy jest zwalniany z tego internowania, jak się wydaje, on dokonuje pewnego rodzaju gestu przebaczenia swoim braciom w kapłaństwie, w urzędzie, którzy nie do końca się zachowywali chyba lojalnie w stosunku do niego. Znaczy, bardzo przepraszam, panie redaktorze, to jest ta wersja mityczna. Ona oczywiście jest obowiązująca w pewnej mitologii, ponieważ społeczeństwo polskie, nie mające wglądu do dokumentów, tak rzeczywiście odbierało te lata 53-56 i później przebaczenie
prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego efektem miała być ta podróż do Rzymu w 1957 roku, gdzie z jednej strony arcybiskup Antoni Baraniak, czyli więzień stalinowski, a z drugiej strony biskup Zygmunt Choromański. Czyli ten, który go zastępował w okresie, razem z Michałem Klepaczem, w okresie internowania. To jest ten przekaz oficjalny. Natomiast dziś wiemy, że biskupi, którzy pozostali przy życiu i na wolności po 1953 roku, po tym 21 września, w zasadzie ustawicznie próbowali walczyć o to, żeby prymas został uwolniony. I ta korespondencja jest oczywista. Także z punktu widzenia pojęcia solidarność nie ma cienia wątpliwości, że ta solidarność była. Natomiast nie ma też cienia wątpliwości, że biskupi zostali przez komunistów natychmiast zaskoczeni koniecznością podpisania oświadczenia, które miałoby tłumaczyć rzekome motywy aresztowania prymasa Stefana Wyszyńskiego. I tutaj ta presja czasowa, która była oczywiście szantażem. Jeśli nie podpiszecie, to następni biskupi zostaną aresztowani. Nie chodzi o sprawy personalne, tylko o byt Kościoła, o to, czy katolicyzm będzie dalej miał swoich pasterzy na terenie Kościoła lokalnego, czyli Polski. Czyli ten szantaż spowodował, że biskup Choromański rzeczywiście zgodził się na treść oświadczenia, które było negocjowane w ciągu 2 dni, 48 godzin bardzo ostrych dyskusji z Cyrankiewiczem, w których każde słowo było znowu doprecyzowane, tak żeby biskupi wynieśli wrażenie, że wygrali na tym oświadczeniu, a komuniści byli zadowoleni, że biskupi się skompromitowali. I każdy uważał oczywiście, że ma swoje racje, sygnując ostatecznie ten dokument. Autorytet prymasa mógł się zachwiać w 1965 roku po liście biskupów polskich do biskupów niemieckich, co skrzętnie zresztą wykorzystała komunistyczna propaganda, rozpętując nagonkę przeciwko prymasowi. Tak się jednak nie stało. A mimo wszystko prymas ocalił swój autorytet, a po pewnym czasie, w czasie obchodów milenium chrztu Polski, Polacy powtarzali za prymasem: wybaczamy, wybaczamy, nawiązując do tych słów. Jak to, dlaczego to, ta akcja komunistom się nie udała? Właśnie, komuniści mieli to do siebie, że przesadzali. Rzeczywiście można powiedzieć, że list biskupów polskich do biskupów niemieckich był tak naładowany treściami historycznymi, a z drugiej strony wizją przyszłości, że w tej wizji przyszłości gdzieś się rozmijał z nastrojami społecznymi. I Gomułka z powodów czysto pragmatyczno-politycznych wykorzystał to rozmijanie się nastrojów społecznych do tego, żeby zniszczyć autorytet prymasa Stefana Wyszyńskiego, i całe niemal społeczeństwo zostało zmuszone metodami komunistycznymi, czyli poprzez wiece, poprzez obecność przymusową na różnych zebraniach i tak dalej, nagonka prasowa, ale też z włączeniem społeczeństwa do tej nagonki. Nawet również organizacje katolickie. Katolickie organizacje, wszyscy posłowie mieli się też podpisywać pod tym, że Stefan Wyszyński nie jest patriotą polskim. I to jest oczywiście pewien nacisk na społeczeństwo, które jest z jednej strony w znacznej mierze zgodne z tym, że w liście Episkopatu Polski biskupi polscy przesadzili, a z drugiej strony są coraz bardziej zirytowani tym przymusem uczestnictwa w nagonce wobec człowieka, którego darzą szacunkiem. I komuniści w pewnym momencie przesadzają w tym napięciu, które istnieje. Tą przesadą jest moment konkretny, styczeń 1966 roku. Prymas Stefan Wyszyński wybiera się do Rzymu na rozpoczęcie obchodów milenium chrztu Polski w Kościele Powszechnym, bo takie obchody były, przez papieża Pawła VI rozpoczęte, i nie dostaje paszportu od władz komunistycznych. Jest osobą publicznie napiętnowaną i publicznie represjonowaną. Staje się więźniem PRL-u. I to jest oczywiście moment, w którym zdecydowanie autorytet Gomułki z kolei zostaje poddany daleko idącej krytyce, bo jak to jest możliwe, żeby Polska i Polacy nie mogli świętować tego wielkiego wydarzenia, które jest dużo większe niż pobyt komunistów na terenie Polski. A
prymas Wyszyński, kiedy umierał w maju 1981 roku, to mieliśmy do czynienia z sytuacją kryzysową właściwie w historii Kościoła, dlatego i to Kościoła Powszechnego. Wtedy ranny leżał w klinice Gemelli Jan Paweł II, ale mimo wszystko, zamykając oczy, myślę, że ten bilans prymasostwa Stefana Wyszyńskiego jest rzeczywiście bilansem pozwalającym nazywać go prymasem tysiąclecia. Jakie były największe osiągnięcia tej kadencji czy tego prymasostwa? No, największe osiągnięcie to uratowanie katolicyzmu w Polsce, wybór Jana Pawła II, który oczywiście to Karol Wojtyła sam swoim talentom to zawdzięczał, ale także tej wizji Kościoła polskiego, która to wizja dotarła do Kościoła powszechnego i kardynałowie wybrali Karola Wojtyłę papieżem i w końcu Wielka Nowenna i rok milenijny, 1966. Gdyby nie ta wielka praca duszpasterska kardynała Stefana Wyszyńskiego i biskupów, nie byłoby pokolenia Solidarności 1980 roku, gdzie na stoczni, we wszystkich zakładach pracy, potem we wszystkich zakładach pracy całej Polski wisiał krzyż, przynajmniej przez te 16 miesięcy. Krzyż jako symbol nie tylko męczeństwa, ale także symbol wolności i polskości. W odróżnieniu od tego portretu Lenina, tego orła bez korony, czyli tych wszystkich atrybutów, które były kojarzone z PRL-em. Krzyż miał oznaczać, że my tutaj rządzimy. My robotnicy, my nauczyciele, my lekarze, pielęgniarki. W każdym zakładzie pracy ten krzyż oznaczał wolność. To był największy sukces prymasa Stefana Wyszyńskiego, czyli doprowadzenie do tego, że społeczeństwo polskie pozostało katolickim i pozostało w tej wizji wolności, którą wypracowywał Kościół przez tysiącletnią swoją obecność w Polsce. Prymas kardynał Stefan Wyszyński przeprowadził Kościół przez Morze Czerwone, a my dzisiaj chcieliśmy zaprezentować film niezwykły, zrealizowany przez Służbę Bezpieczeństwa, który pokazuje nieznane do tej pory zdjęcia z życia prymasa tysiąclecia. Zapraszam serdecznie. Thank you.
Gracias.